Dzień dobry, nazywam się Ewa Puchała. Prowadzę specjalistyczne gabinety lekarskie w Katowicach przy ulicy Kawek 2A przez 2. Od dłuższego czasu oferujemy Państwu na rynku medycznym usługi ginekologa, psychologa, psychiatry, endokrynologa, urologa. Postanowiliśmy wprowadzić nową metodę leczenia, profilaktyki w okresie jesienno-zimowym, kroplówki odżywcze, kroplówki witaminowe. Przed podaniem kroplówki zapraszamy Państwa serdecznie na wizytę do lekarza kwalifikującego do takiej metody leczenia, do pani dr Ewy Puchałej i dr Lidii Okraski. Istnieją różne rodzaje kroplówek, kroplówki nawadniające, uzupełniające płyny, kroplówki z minerałami, kroplówki witaminowe z kompleksem witaminy B, z witaminą C, kroplówki z magnezem. Tak zwany koktajl minerałowy. Minerały są istotnym składnikiem odżywczym. Ich obecność jest konieczna dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania naszego organizmu. Stanowią 4% masy ciała. Możemy je podzielić na makroelementy i mikroelementy. Do makroelementów zaliczamy na przykład chlor, fosfor, magnez, sód, potas, wapń. Mikroelementy to bor, cynk, fluor, jod, mangan, miedź, selen, żelazo. Selen. Selen wchodzi w skład enzymu, który ma działanie przeciwutleniające, uczestniczy w przemianie hormonów tarczycy, zwiększa odporność. Cynk obniża poziom złego cholesterolu, chroni nasz organizm przed miażdżycą, chorobami serca i nadciśnieniem. Jod odpowiada za prawidłowy rozwój i funkcjonowanie mózgu, układu nerwowego, przysadki mózgowej, mięśni serca i nerek. Chrom reguluje przemianę materii i normalizuje poziom glukozy we krwi. Hamuje napady wilczego głodu i apetyt na słodycze. Chrom w połączeniu z właściwą dietą i aktywnością fizyczną ułatwia pozbycie się nadwagi. Sód reguluje równowagę kwasowo-zasadową, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. Potas z kolei uczestniczy w przemianie węglowodanów. Białek jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu nerwowego, poprawia zdolność myślenia i koncentracji. Magnez, jeden z najważniejszych biopierwiastków, wpływa antystresowo na układ nerwowy, wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, działa stabilizująco na układ nerwowy, odpręża, uspokaja, dzięki czemu nasz mózg może wydajniej pracować. Innym rodzajem kroplówki nawadniającej, kroplówki minerałowej jest tak zwany zastrzyk energii. Zapewnia szybki zastrzyk energii do działania, odżywia, rewitalizuje, zwiększa wydajność psychiczną, fizyczną, pomaga zwalczyć uczucie ciągłego zmęczenia. Zastrzyk energii podawany we wlewie zapewni przypływ sił witalnych, usprawni wydajność umysłową, wzmocni organizm. Inny rodzaj kroplówki witaminowej, kroplówka, która jest kompozycją minerałów, witamin, aminokwasów, która skutecznie wspomaga regenerację, podnosi odporność organizmu, uszczelnia śródbłonek naczyń krwionośnych, chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi, łagodzi stres. Wszystko to razem wpływa na poprawę funkcji seksualnych, tak zwana kroplówka libido. Kroplówka z witaminą B kompleks. Kompleks witamin z grupy B odpowiada przede wszystkim za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, łagodzi napięcie, poprawia sprawność intelektualną i nastrój. Przeznaczony jest dla osób w stanach wyniszczenia, alkoholizmu, rekonwalescencji, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, przy objawach trądzika czy raczności, wspomagająco również przy antybiotykoterapii. Witamina C. Kroplówka z witaminą C. Wiadomo, że witamina C od lat słynie przede wszystkim z tego, że wspomaga odporność naszego organizmu. Jest skutecznym przeciwutleniaczem, który zapobiega procesom starzenia. Terapie witaminowe z dużymi dawkami witaminy C podawanej dożylnie wspomagają układ odpornościowy, funkcjonowanie układu nerwowego, utrzymanie właściwych funkcji psychologicznych oraz zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia. Witamina C bierze udział w produkcji kolagenu, przez co wpływa korzystnie na funkcjonowanie naczyń krwionośnych, skóry, dziąseł i kości.
odgrywa istotną rolę w ochronie tak zwanym stresie oksydacyjnym. Podawanie dużych dawek witaminy C w formie dożylnej może w istotny sposób zmniejszyć i zabić komórki rakowe, jak wynika z opublikowanych w Stanach Zjednoczonych badaniach laboratoryjnych. Zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C wykazują osoby, które są aktywne fizycznie, zestresowane, mieszkające w dużych aglomeracjach, palące papierosy, spożywające nadmierną ilość alkoholu, a także osoby w podeszłym wieku. Zapraszam Państwa serdecznie do gabinetu w Katowicach przy ulicy Kawek 2A/2 na kroplówki witaminowe.